Hej, siemanko, z tej strony Andereo, to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. Zanim przejdziemy do treści odcinka, to chciałbym Was odesłać do filmu na moim kanale z bardzo ważną wiadomością, która dotyczy kanału oraz jego najbliższej przyszłości. Wspomnę tylko tutaj, że jest to drobny clickbait z mojej strony, ale nie odchodzę z YouTube'a na zawsze. Powód tej przerwy będzie wytłumaczony dokładnie, jak obejrzycie film. Możecie go odnaleźć w prawym górnym rogu, klikając na taką ikonkę i w opisie filmu, albo wchodząc bezpośrednio na mój kanał. A teraz przechodząc do treści materiału, czyli w najnowszym rajdzie, I'm Yggdrasil the Dream's Hope, boss pod nazwą Tyndall Sage Swift na poziomie Mythic będzie respił więcej piór, które pozwalają nam na wykonanie mechaniki, żeby udać się na inną platformę za pomocą Dragon Ridingu. Otóż liczba piór została zwiększona z 4 do 6. Boss ten będzie zadawał o 33% mniej obrażeń z Pulsing Hit na wszystkich poziomach trudności oraz Ady z Fiery Vines będą miały o 7% mniej HP. Czas trwania debuffa z Fiery Growth został zwiększony do 20 sekund, a z Lingering Cinder z 3 do 2 sekund. Patch 10.2.5 wiadomo, że będziemy mogli się poruszać za pomocą Dragon Ridingu po starszych krainach. I mówiłem ostatnio o tym, że nie będziemy się poruszać aż tak szybko jak na Dragon Eyes, bo tylko z efektywnością 80%, a to ze względu na dużą różnicę wielkości tych krain. Jednakże zostało to zmienione i będziemy latać szybciej z efektywnością 85%, także buff do latania w postaci 5%. Wykopane zostały także nowe modele Nidelfowych dzieci, które pojawiają się w nowej stolicy Nidelfów, Bel Amef. Wyglądają całkiem ładnie. I swoją drogą to tak będzie wyglądać mapa tej stolicy. Jak można zauważyć, jest to samo co Emerald Dream, tylko mniejsze, ponieważ jest to tylko ta dolna część Emerald Dreamu. Do tego pojawią się także portale do tejże lokacji w mieście Stormwind. Wiadomo, będzie to lokacja głównie dla graczy z frakcji Alliance, jednakże gracze Hordy także będą mogli się tam pokazywać. Jednakże będziecie wtedy bacznie obserwowani przez Sentinelów. Generalnie nic to chyba nie zmienia, ale może dodadzą jakiś fajny feature związany z tym debuffem. W plikach gry dokopano się do kodu, który miałby zwiastować kolejny patch po patchu 10.2.5, a miałby to być 10.2.6. Nie została ujawniona roadmapa na rok 2024, więc nie wiadomo, czego się za bardzo spodziewać. 10.2.5 pojawi się Transmog Sylvany. Tak się on prezentuje i na modelu elfa wygląda naprawdę super. Ale na innych rasach, jak na przykład na człowieku, wygląda tragicznie. Jak już mowa o Sylvanie, to wspomnijmy o mieście Gilneas. Jak już wiemy, w patchu 10.2.5 jako Wargeni udamy się do Gilneas City w celu jego odbicia. Także Alliance odzyska kolejne miasto. Jak się okazuje, to uda nam się je odbić z rąk Scarlet Crusade, która się tam zadomowiła. A to dlatego, że na PTR-ze pojawiają się już lokalne NPC. Z nowego eventu Azerothian Archives, który trafi do nas w patchu 10.2.5, będą to zdobycie dwa nowe Battle Pety za achievementy. Hub He za achievement Finally at Rest oraz Risi za achievement pod nazwą Just One More Thing. Wykopane zostały przedmioty, które trafią do trading postu i są to m.in. że tak to nazwę wiosenne bronie w postaci Axa, Daggera, Łuku, Polarmu, Staffa oraz wiosenny set transmogowy. Super przedmiotem będzie broń, która przypomina Charlemagne. Będzie ona dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych oraz będzie to dwuhandowy miecz. Oprócz tego to pojawią się także takie przedmioty jak ten one-handowy axe, dwuhandowy mace, sword, mace, fist weapon oraz bow. Do tego pojawią się takie proste, nieprzekombinowane bronie jak staw, miecz oraz axe. Jakieś tam sukienki oraz rzeczy kosmetyczne na plecy. Na samym końcu standardowo co nas czeka w nadchodzącym resecie. Brawl PvP w tym tygodniu to Calm Storm. Rozpocznie się także weekly event na World Quest, gdzie będziecie otrzymywać większą ilość reputacji oraz do odebrania będziecie mieli questa. Quest polega na zrobieniu 10 World Questów i po jego ukończeniu do wyboru będziecie mieli badża, który podniesie wybraną przez was reputację na Dragon Eyes. Już w tę sobotę rozpoczną się Warcraftowe święta, gdzie będziecie mieli do odbioru prezenty, które będą się znajdować w górnych miastach danych frakcji, jak w Stormwind dla Alliance oraz Orgrimmar dla Hordy. W prezentach znajdziecie jakieś rzeczy kosmetyczne na czas trwania tego eventu, jak na przykład item, który pozwoli wam zmienić mounta na Renifera. Oraz będziecie mogli zdobyć różnego rodzaju przedmioty kosmetyczne za konkretną walutę, o ile dobrze pamiętam. Postaram się nagrać film dotyczący świąt w World of Warcraft. Otwarte zostanie ostatnie skrzydło na LFR-ze, The Fate of Amyrdrasil, który będzie zawierał ostatnie dwa bossy z rajdu Amyrdrasil The Dream's Hope, a będzie to Tyndall Sage Swift oraz Fyra. Na Amazon Prime Gaming możecie odebrać tabard, który był kiedyś za karty TCG. Wygląda on tak, a czas na jego odebranie macie do 26 grudnia. A fixami w tym tygodniu będą Fortified and Tanking oraz Bolstering. World Bossem w tym tygodniu będzie Basricon, The Zakali Elders w Zarlek Caverns oraz Aurostor w The Emerald Dream. Nie zapomnijcie odebrać nagród z Gridvolta. Discord, Twitch, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw kciuka, suba i komentarz dla statystyk. Trzymajcie się, hej!